Dobry wieczór. W czwartek 10 października Rafał Kulik. Czas na ostatnie wydanie Silesia Flash. Odpowiednia ilość snu, ruch, odpoczynek pomagają zachować równowagę. Nie zawsze jednak wystarczą, byśmy byli zdrowi. Zwłaszcza mogli tym zbilansować na przykład stres, jaki mamy w pracy czy codziennym życiu. Dynamiczne tempo, brak czasu dla siebie i innych sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w strefie emocjonalnej. Szczególnie o tym powinniśmy mówić podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. A o tym, co powinno wzbudzić niepokój i zapalić czerwone światło, sygnalizując pierwsze problemy, a także o skutkach nieleczonej choroby, Fatima Orlińska rozmawiała dziś ze specjalistami. Tylko tego roku, od stycznia do końca sierpnia, licząc w województwie śląskim, średnio 6 osób dziennie podjęło próbę samobójczą. Dane, o których w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego mówi policja, są zatrważające, a co warto podkreślić, dotyczą wyłącznie odnotowanych przypadków. My tylko bazujemy na tych przypadkach, w których bierzemy udział, wyjaśniamy te sprawy z różnych przyczyn i takie te 1600 przypadków analizujemy po prostu, czy aby nikt nie przyczynił się do tego, że osoby te podjęły taką, a nie inną decyzję. Niestety 360 osób odebrało sobie życie. W tej liczbie znajduje się 5 osób, które były nieletnie. Rosnąca liczba samobójstw jest często konsekwencją nieleczonych, często nawet niezdiagnozowanych chorób natury psychicznej. To nie tylko depresje, ale też schizofrenia, zaburzenia nerwicowe czy lękowe oraz fobie. Te z kolei mogą wynikać z nadużywania środków odurzających, substancji uspokajających, a nawet przewlekłego stresu. Hasłem tegorocznego Dnia Zdrowia Psychicznego jest zdrowie psychiczne w pracy. W momencie, kiedy zauważamy, że w pracy dzieje się coś niedobrego w nas, to są takie sygnały przeciążenia układu nerwowego. To znaczy w pierwszej kolejności nie będziemy jeszcze w stanie skojarzyć tego, co się z nami dzieje, z pracą jako taką. Te objawy będą niespecyficzne. Możemy mieć bóle głowy, możemy mieć trudności z zasypianiem, możemy czuć jakieś kołatanie serca, czuć taki lęk, nie wiadomo przed czym nawet. I potem on będzie, jak pomyślimy o pracy, narastał. Zauważymy, że w tej pracy czujemy się coraz gorzej, że zniknęła z niej radość. Koniec rzędem temu, kto na samym początku połączy doznawane objawy przeciążenia, depresji lub nerwicy ze stresem w pracy. I jak się okazuje, problemy te dotykają coraz młodszą grupę wiekową. W dziennym oddziale psychiatrycznym Bytomskiej Czwórki przebywa obecnie 25 pacjentów i jak mówią terapeuci, to właśnie osoby młode po 20 roku życia dominują na przestrzeni ostatnich lat. Może to wynikać z faktu, że żyją coraz szybciej, są mniej odporni na stres, co bywa ściśle związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Centrum wsparcia, jestem psychologiem. Jak mogę Ci pomóc? Terapia w takim oddziale trwa 12 tygodni, a jednym z jej elementów jest na przykład rękodzieło. Wszystkim terapia zajęciowa jest po to, żeby również zaobserwować pacjenta, jak funkcjonuje w grupie, w społeczeństwie, jak sobie radzi z różnymi rzeczami. I pierwsze, co zawsze jest śmieszne, po prostu jak ktoś przychodzi na oddział pierwszy raz, to mówi: ja nie umiem takich rzeczy, ja nie będę robił. Natomiast w efekcie tych wszystkich działań tutaj terapeutycznych z psychologiem, z lekarzem, z nami, bo jest dwóch terapeutów zajęciowych, pacjenci coś zaczynają powoli, widzą, że inni robią, no więc kurczę, no może ja też spróbuję. Według danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 roku lekarze wystawili ponad 1 400 000 zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. To o blisko 10% więcej niż rok wcześniej. Według raportu agencji Streetcom blisko 6 na 10 respondentów ma wrażenie, że wokół jest coraz więcej ludzi z problemami zdrowia psychicznego, a ich największym źródłem jest praca. Nie czekaj, aż zgaśnie światło. Jest akt oskarżenia dla Mateusza H., którego prokuratura oskarża o brutalne zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Do zabójstwa doszło w sierpniu 2023 roku, kilka godzin po tym, gdy Wiktoria poznała Mateusza H. na przystanku autobusowym w Katowicach. O zbrodni powiadomił sam zabójca, który zadzwonił do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Paweł Jędrusik. Prokuratura ustaliła, że zamordowana Wiktoria K. poznała Mateusza H. na przystanku autobusowym, gdy wracała z dyskoteki. Wszystko działo się w sierpniu ubiegłego roku. Mężczyzna zaproponował jej nocleg w Radziąkowie. Gdy kobieta zasnęła, sprawca próbował ją obudzić. Gdy to się nie udało, usiadł na niej okrakiem, przygniótł kolanami i zacisnął ręce na szyi. Oskarżony został o czyn z artykułu 148 paragraf 2 i 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 197 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest zabójstwa ze zgwałceniem w motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
Za powyższy czyn grozi oskarżonemu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywotniego pozbawienia wolności. Mateusz H. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Jak się okazało, Mateusz H. po dokonaniu zbrodni zawinął ciało w folię. Jak wyjaśniał podczas przesłuchania, czuł wewnętrzną potrzebę zabicia. 19-latek został zatrzymany następnego dnia na terenie ogródków działkowych. Biegły seksuolog stwierdził u podejrzanego zaburzenia o typie zespołu sadyzmu seksualnego i ciężkie zaburzenia osobowości. Mateuszowi H. grozi dożywocie. Sosnowiec od tego się nie powiększy, ale na pewno ma szansę stać się bardziej atrakcyjnym. Może się tak stać za sprawą 40 hektarów po byłej kopalni Kazimierz i Juliusz. To główny element projektu Kazimierz Odnowa, tworzącego nowe przestrzenie w budynkach należących do byłej kopalni. Na razie są tylko wizualizacje, ale urzędnicy Sosnowca mają konkretny plan. O tym Łukasz Kądziołka. Na razie to tylko list intencyjny, ale od tego trzeba zacząć. W przyszłości ma tu powstać inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. Udostępnieniu im do wykorzystania tej infrastruktury górniczej, która jest nierozerwalnie z tymi terenami związana. Mówiąc wprost, Sosnowiec ma dostać od spółki restrukturyzacji kopalń kilkaset działek po kopalni Kazimierz Juliusz. Ich łączna powierzchnia to około 40 hektarów. Większość powinna zostać przeznaczona na inwestycje mieszkaniowe. Za tymi oknami ma wyrosnąć nowe osiedle. Mamy deklaracje pana prezydenta dotyczące realizacji budownictwa mieszkaniowego w ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Co stanowi uzupełnienie tego projektu, który rozpoczęty został w 2020 roku. Ten projekt to Kazimierz Odnowa, którego efektem ma być rewitalizacja nieruchomości, w których do niedawna toczyło się życie kopalni. Miałyby tu powstać przestrzenie dla przedsiębiorców, przedszkole, żłobek i lokale gastronomiczne. Na razie efekty można sobie tylko wyobrazić dzięki tym wizualizacjom, ale miasto ma już konkretny plan. Do końca tego roku powinniśmy mieć już projekt, gotowy projekt na realizację tej inwestycji. Wniosek jest złożony w Urzędzie Marszałkowskim, jest rozpatrywany. Cała inwestycja ma kosztować około 90 milionów złotych, a od 70 do 80 milionów ma pochodzić z dofinansowania z Unii Europejskiej. W przyszłym roku mają zostać ogłoszone pierwsze przetargi, a realizacja jest planowana do 2027 roku. Nie list intencyjny, tylko dokumenty dotyczące darowizny podpisano z kolei w Bytomiu. Tu samorząd ma inny plan wobec około 12 hektarów terenu po kopalni Centrum. Akcelerator przedsiębiorczości, inwestycje bliźniacze Doksana na Wżorach. W tym miejscu nowe firmy będą mogły zakładać swoje biznesy, bądź też firmy będą mogły poszerzać swoją działalność, lokować ją w nowych halach produkcyjnych. Ten projekt również ma pochłonąć około 80 milionów złotych. W przyszłym roku planowany jest nabór do nowego akceleratora. Gliwice mają szansę stać się stolicą polskiego przemysłu lotniczego. Wkrótce na lotnisku w tym mieście ruszy budowa Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Ale to nie wszystko, bo w przyszłym roku ma tu także ruszyć produkcja samolotów. Paweł Jędrusik. Samoloty AT-5 i AT-6, trochę podobne do tych amerykańskich Piperów, będą produkowane w Gliwicach od przyszłego roku. Nasze działania w zakresie powstania prototypu AT-5 rozpoczęliśmy już ponad 5 lat temu. A samolot jeszcze się nie wzbił w powietrze. Może się uda w najbliższych dniach, ponieważ prace prototypowe są na ukończeniu, że samolot będziemy mieli w powietrzu. Wówczas ten kamień milowy mamy za sobą. Miesięcznie w Gliwicach ma być produkowanych kilka samolotów. Będą sprzedawane głównie do ośrodków, które uczą latać, a także prywatnym klientom. Ich koszt to bagatela od ponad miliona do około 5 milionów złotych. A to nie koniec inwestycji w Gliwicach. Właśnie rozpoczynają się tu prace nad Gliwickim Parkiem Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Choć to niezależne od siebie projekty, to wspólnie się uzupełniają. Zaczynamy udostępniać tereny inwestycyjne dla branży lotniczej, dla inwestorów z branży lotniczej. Co to oznacza? Że na naszym lotnisku mogą powstawać nowoczesne hangary, będą powstawać również inne fabryki samolotów. To, że tutaj będziemy mieli szansę skumulować to, czym ten nowoczesny przemysł lotniczy się zajmuje i co jest teraz w sferze jego działania, to jest już to dla mnie powód do dumy. Koszt Parku Techniki to ponad 73 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2026 rok.
Wystawy, gry terenowe, pokazy, warsztaty, ale też pokazy popularno-naukowe. Generalnie w najbliższą sobotę późnym wieczorem szeroko otwarte zostaną drzwi laboratoriów i pracowni wielu uczelni w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie i Rybniku. Będzie tam można wybierać spośród ponad 500 aktywności. Jacek Szlęk. Organizatorzy tegorocznej edycji Nocy Naukowców największą uwagę chcą poświęcić interdyscyplinarnemu wymiarowi nauki, który łączy ze sobą wiele dziedzin we wspólnych działaniach. Będzie można usłyszeć m.in. o tym, jak inżynierowie zmieniają oblicze medycyny, czemu nie tylko programistom potrzebne jest AI oraz czy gry zmieniają przyszłość edukacji. To są ludzie, którzy też mają dzieci, też mają rodziny, też potrafią wejść w tą rolę i potrafią tutaj na miejscu, zobaczycie Państwo, przekazać, że z tymi ludźmi można rozmawiać, oni są dostępni, potrafią to, czym się zajmują w sposób bardzo profesjonalny, potrafią także przekazać w taki sposób dla każdego. Noc Naukowców nie będzie ograniczała się jedynie do terenu Katowic. W tegorocznej edycji organizatorzy chcą rozszerzyć zasięg tej wyjątkowej nocy i organizują aktywności w kilku miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Przedsięwzięcia, które w ubiegłych latach okazały się sprawdzać, tak jak właśnie Śląska Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, stają się wspólnym przedsięwzięciem wszystkich 7 uczelni, albo przynajmniej znacznej części z tych uczelni, konsorcjum, które współorganizuje Miasto Nauki. Na uczestników nocnego aktywnego spotkania z nauką czekać będzie kilkaset atrakcji. W tym m.in. pokazy, stoiska, wykłady i warsztaty prowadzone przez 700 naukowców śląskich uczelni. Oferujemy taką aktywność, która pozwala przenieść się uczestnikowi w warunki wysokogórskie. To jest komora hipoksyjna, która jest w stanie w natychmiastowy sposób, poprzez wejście do niej jesteśmy w stanie znaleźć się na przykład na 2000 czy 3000 metrów nad poziomem morza. Co istotne, aby wziąć udział w Nocy Naukowców, należy pobrać bezpłatną wejściówkę dostępną na stronie organizatorów. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnej nocy. Dobranoc.